Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Cześć, witajcie serdecznie w kolejnej, słuchajcie, drugiej odsłonie Professional Fishing 2. Moi drodzy, jak można łatwo się domyśleć, jest to gra mm, z, z związana z wędkarstwem. Nic innego, troszeczkę, e, troszeczkę inna, muszę przyznać. Troszeczkę inna niż wszystkie do tej pory, e, ze względu na różne ciekawe aspekty, które za chwileczkę Wam też postaram się pokazać. Gra planowaną premierę ma na września 2023 roku, także to już w zasadzie niebawem, około miesiąca zostało. Zobaczymy jak to będzie i czy to się uda na wrzesień, czy się nie uda, czy będziemy musieli na tą odsłonę poczekać troszeczkę dłużej. To jest wersja wczesnego dostępu, którą właśnie dzisiaj Wam pokażę. Chłopaki cały czas ciężko pracują i cały czas na szczęście to urozmaicają. Będzie tryb single player, jak i multiplayer, co mnie bardzo cieszy, że będzie można w końcu ze znajomymi, ze znajomymi gdzieś iść, słuchajcie, na wspólne wieczorne połowy. Wiadomo, jak takie połowy się zawsze kończą. Moi drodzy, póki co w tym demie mamy tylko i wyłącznie jedną mapę. Eee, tutaj mamy opis o grze, eee, to druga część fascynującej gry wędkarskiej, która przenosi Cię w świat emocjonujących łowów. Wcielasz się w rolę początkującego wędkarza, który rozpoczyna swoją przygodę z prostym, ale wiernym sprzętem. Masz do dyspozycji starą wędkę i kołowrotek z nostalgicznych lat 80 hoho. Ho, no to jest troszeczkę. A jako przynętę służy Ci kromka chleba, eee, aby ułatwić Ci wyprawę. Masz również podbierak oraz namiot. No mamy również też siatkę, do której możemy te ryby wsadzać w zasadzie. Ale o tym za chwilkę. E, namiot służy do tego, żeby e, rozłożyć go, i można w tym momencie jest to tak, jakby taki zapis e, gry, zapisuje naszą pozycję. E, początki będą wymagające, ale stopniowo zdobywasz doświadczenia i awansujesz na wyższy poziom. E, sprzedając złapane ryby, powiększasz stan swojego konta, co umożliwia Ci zakup coraz lepszego wyposażenia i sprzętu wędkarskiego. Możesz wybrać spośród różnych metod połowu, takich jak spławikowa czy spinningowa. W grze czeka na ciebie wiele zadań, które pozwolą ci szybciej zdobywać doświadczenie i gotówkę. No, zadania na przykład takie, nie będę tu już czytał reszty. Zadania takie na przykład jak właśnie złów w ciągu godziny określoną ilość różnych ryb. Za chwilkę też wam pokażę. Słuchajcie, tu i mamy poradnik, jak grać. Raczej nie jest to nic skomplikowanego. Myślę, że każdy sobie poradzi. W grze mamy tryb. O, myszka widzę, mi się chyba obróciła. Poczekajcie, a tu jest ok. Tryb właśnie z pierwszej osoby i z drugiej osoby. Jakiś multiplayer już jest, ale czy ktoś jest na tym? Zobaczcie po lewej stronie złowił już czupaka ktoś tam, ktoś tam. Coś tutaj jest. Jak mam być szczery, lepiej mi się gra na tym takim o widoku, niż na tym tutaj tak. Ten jest za blisko po prostu. Chyba że będzie możliwość jeszcze tego zmienienia. Tak czy siak, tutaj jest lepiej. E, mamy staminę w grze, troszeczkę mi to tak się śmieje. Tarkowa przypomina. <laughs> jest stamina, słuchajcie, męczymy się podczas pływania. Moim zdaniem zbyt szybko, aczkolwiek twórcy już to też poprawili troszeczkę. E, podczas pływania czy biegania na przykład. Dzień dobry panu. E, tu jest sprzedaj ryby, tak? Tu jest pan, który kupuje od nas ryby. Proszę bardzo. Okej. Okay. Ale to nie moje, ja jeszcze tylu nie złowiłem, chyba. <laughs> tutaj mamy panią z questami, właśnie, z różnymi zadaniami. mi zadanie. No i możemy odkryć zadania. No, które Jakieś zadanie, jeżeli już odkryjemy, no to musimy to wtedy wykonać. I tutaj mamy, słuchajcie, fishing store, czyli sklep. Możemy wejść do sklepu i zobaczyć, co my tutaj mamy: wędki. E, poczekajcie. Aha, tutaj są spławikowa. Gruntowa. Na razie nie ma się czego raczej spodziewać, że będzie tutaj nie wiadomo ile tego sprzętu. Podejrzewam, że na premierę będzie tego już dużo. Tak jak wspomniałem, jest to wczesny dostęp, więc troszeczkę musimy poczekać. Mamy kołowrotki. Na razie też tylko zwykłe, słuchajcie, żyłki do wyboru. Spławiki. Koszyki. No nie ma, tu jeszcze nic nie ma. Co? A tutaj dalej możemy. Ciężarki, haczyki. Gdzie to jest? Przynęty. O tu. Eee, przynęty naturalne, z których jest tylko chleb, tutaj widzę. A żywe mamy robaczek i. no i robaczek, larwa. Tak, tutaj mamy przynęty sztuczne. Eee, będą jakieś zanęty na płoć, na leszcza, na karpia, na lina. Także fajnie. Stojaki na wędkę, żeby można było oprzeć. Sygnalizatory. Proce zanętowe, słuchajcie, tak, żeby gdzieś na środek jeziora wypierdzielić zanętę. Całkiem fajnie. Siatki na ryby. O, też widzę są już trzy rodzaje. Łodzie, także też super, bo będzie można popływać w końcu. No i sonary. Więc jak widzicie, zapowiada się całkiem fajnie. Kupiłem coś, ale nie wiem co. A chleb kupiłem, dobra, bo chleb ma. Okej. Okay. Eee, jako, że mam chleb, to jeszcze poszukamy tutaj przynęty. Haczyki, 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 przynęty sztuczne. Nie, przynęty naturalne. I żywą bym chciał. O, tutaj sobie kupię. O, zablokowane jeszcze. No widzicie, jeszcze za mało w to grałem. Mam za mało jakiegoś doświadczenia. O, taki robak. Glizda, O, dobra, ale idziemy stąd. Słuchajcie, bardzo fajnie to wygląda cała mapa. Co tu mamy? Pierwsze miejsce rekord ryby Forest Lake. Czynne market, czyny od 6 do 18, tak, czyli tu i nasze te będą jakieś nasze wypociny. Jeżeli coś złowimy, drugie miejsce i tak dalej. Okej, okay, mapka prezentuje się tak. Dookoła można to obe obejść, oczywiście. Przylasek Forest Lake, tutaj mamy całe jezioro. Eee, wieża obserwacyjna, na którą też możemy sobie wejść. Jest parking, no i tutaj mamy wszystko, sklep i tak dalej. No dobra, gdzie idziemy, gdziekolwiek słuchajcie. Łatwo się pogubić w tym lesie. W lewym dolnym rogu, jak widzicie, stamina troszeczkę spada. O, najlepiej się trzymać ścieżki, to się nie zgubimy. <laughs> o, mamy jakiś pomost, także tutaj możemy się coś pobawić. Łabędzie, słuchajcie, są kaczuszki. Oj, bym wpadł. No i właśnie tak. Można pływać, także się nie bójcie, bo jak wpadniecie do wody, to możecie pływać. Tylko uważajcie na staminę, bo jeżeli skończy wam się stamina, to jak to się mówi? Killer is dead. Ale jak to zdech? No niestety. Słuchajcie. E, trzeba na to uważać. Więc lepiej zostać, odpocząć i będzie git. E, z tej strony coś zarzucimy. Lewy kontrol. Uwalnia nam myszkę i mamy coś takiego: o nasz ekwipunek, siateczka, wrzucimy sobie siatkę do wody. Proszę bardzo, żebyśmy mogli nasze rybki wrzucać do wody. Jakie upuścimy na pomoc, dostajemy jakieś punkty minusowe. Jakie na przykład do wody wypuścimy? Dostajemy punkty plusowe. O, idzie na plus. Dobra, jedyneczka. Mój zestaw, słuchajcie, zestaw biedaka, zwykła, bambuzowa jakaś wędka, ale okej. Okay. Lepsze to niż nic. Znowu uwolnię sobie myszkę kontrolem. Zobaczcie, mamy tu je chlebek. O, który jest już zużyty. Mamy kondycja tego chlebu, 30 chleba, 36,6%. E, to jest, ja to tak widzę, że to jest tak jakbym ten chleb mógł, na ten, na ten jeden chlebek mógł kilka ryb złowić po prostu. Nie wiem, wyciągam go z tej ryby. Dziwne trochę, ale okej. Okay. Gdzieś tam zapuścimy sobie. Tak samo można zwiększać grunt, żeby było płyciej Lub e, Mniej lub bardziej No i teraz czekać na branie <noise> Kołowrotek jest i hamulec jest, dobra słuchajcie hamulec mogę nawet Bardziej, przecież tu nie ma chyba takich wielkich ryb na razie Przynajmniej nie dla takiego leszcza jak ja <noise> O mamy branie, o poszło, dobra bardzo fajne zachowanie kołowrotka, co jest na plus. O, i mamy coś. Mamy, ojejku, krąb, słuchajcie. No nie no, długość 12 cm. Nie no, dobra. Upuść, ale do wody, ty. No, oj, jeszcze o pomoc uderzyła. Cholera, jasna. No, i 20 punkciorków wpadło. Nie no, trochę kurde. Trochę coś większego. No i zobaczcie, na ten sam chleb łowie dalej. Dalej mogę to łowić na ten chlebek. Zobaczymy. Fajnie, po... no teraz nie wiem, czy było widać. Po wypuszczeniu ryby, fajnie widać, jak ona tam odpływa. Czym gorszy chleb, czym gorsza kondycja naszej przynęty, to słuchajcie, tym gorzej i dłużej czekamy na jakieś branie, i. No i dłużej to trwa i gorzej, tak? Podejrzewam też, że mniejsze ryby się tym zainteresują. Więc zaraz sobie zmienimy, ten już wyrzucimy. Ciii, branie mam. <ścoughs> no i jestem ciekawy tylko ile będzie map jakie będą mapy. No i ten tryb multiplayer. Czy na przykład łódkę, jeżeli ktoś będzie miał, czy będzie można pływać na tej łódce w kilku? Jak to będzie wyglądało? Zobaczymy, zobaczcie, po lewej stronie cały czas sami jakiś złowił leszcza przed chwilką. Więc cały czas coś się dzieje, niby to już gdzieś jest, aczkolwiek ja nikogo nie widziałem jeszcze. Mam nadzieję tylko, że ktoś się pojawi. Nie no, chyba na ten chleb to ja już do jutra nic nie złowię. Tak, starego chleba też, też bym nie chciał jeść, więc. O, jest. Dobra. Tak to wygląda z tej perspektywy. Tak jak mówię, moim zdaniem z tej jest lepszy. Karaś srebrzysty, moi drodzy. No dobra, bo ja nic nie zarobię. Włóż do siatki, widzicie? Muszę troszeczkę podejść. Poziom wyżej. O proszę. Włóż do siatki. Plum. Padło do siatki. O, jakiś jeszcze tutaj mam demo. Cieszymy się, że nadal grasz w Professional Fishing 2 demo. No dobrze, ale teraz muszę. Chętnie bym to zrobił. Ale troszeczkę później. No. O, dziękuję. <laughs> Jakaś ankieta, słuchajcie. Ok, kontrolem uwalniamy myszkę. Klikamy na przynętę. Ech, no ta larwa to to niewiele warta, już. Usuń. Bierzemy chlebek naturalna co mamy? I żywa. A, tą larwę też cholera. Nie mogę jej kupić. Trzeci poziom już mam, to może tak. Chlebek przeciągamy, słuchajcie, tylko tutaj. Z 19 robi nam się 18 i zobaczcie, jest pełno na zielono. Więc możemy. No, haczyk też pewnie ma jakieś znaczenie. W użyciu. Haczyk 18. No właśnie, musiał jakieś te większe kupić. Haczyki 18 jest to bardzo mały haczyk. Eee, trochę słabo, właśnie. <laughs> no ale to o to tu chodzi, żeby zdobywać poziom i. i i i co? I kupować wtedy więcej rzeczy. Gradała nam na początek jakiś kij, jakiś zwykły, malutki haczyk, dlatego łowimy takie małe. Badzie, no badziewne rybki. No słuchajcie, 20, 12 cm. No ale dobra, jakoś musimy zarobić. no nie mogę wszystkich wypuszczać. Nie ma chyba żadnych limitów, póki co. Czekamy na jakieś branie. Pokażę Wam jeszcze kawałek jeziora. Gdzieś były ustawienia, ale to chyba już w menu w ustawieniach. Że ten spławik bardziej wyraźny jest, słuchajcie. No i mamy kolejną rybkę. Proszę bardzo, krąb. No, 12 cm. Żeby się nie wpierdzielić. Dobra, włóż do siatki. No, tak jakby obok wrzucił. No, trochę nie trafił, słuchajcie, ale widzę, że. Co my tutaj mamy? Spławik jest w kiepskiej kondycji. Będzie trzeba kupić. Ołów też. Kurde, tak słabo troszeczkę. No, będzie trzeba kupić. Mamy też zresztą drugi zestaw jeszcze wędek, nie? Mamy. O! Proszę bardzo, się rozszalało. I jeszcze mamy przynę też sztuczną, więc możemy sobie zapuścić gdzieś na środek jeziora. Tylko tutaj trzeba się, słuchajcie, troszeczkę skupić bardziej i zobaczyć, co z tym, jak z tym braniem. Chyba troszeczkę cicho dźwięki były, zobaczymy. E, dobra, prędkość, oczywiście jakaś wolniejsza. No bo nie wiem, kiedy będzie to branie. Patrzę na końcówkę oczywiście wędki. Myślę, że coś zobaczymy. Prędkość 16, powolutku, zwijam. Ktoś opuścił grę, widzę. Tutaj w tym wczesnym. O! Zobaczcie, było, było, było. Wędka zaczęła drgać. Ta końcóweczka, mam nadzieję, że coś mam. No dawaj, prędkość. No nie. <laughs> Robala mam. Czyli za wcześnie chyba wziąłem troszeczkę. To jeszcze raz. Prędkość, oczywiście, mniejszą teraz. Lum, coś tutaj plusnęło. Bardzo fajne otoczenie jest, muszę przyznać. Fajnie wygląda ta woda, fajnie słychać różne dźwięki. Taki chill po prostu. Coś tu mi kurde się rzuca obok jakieś ryby, nie ryby. No, może uda się, słuchajcie, moi drodzy, coś złapać za chwileczkę na ten sprzęt. Chyba mam przy brzegu praktycznie, więc chyba jednak nic z tego. Ta metoda uważam, że jest dużo trudniejsza niż w jakiejkolwiek chyba innej grze. Nie widzimy, że mamy branie, no tylko końcówka, no wiadomo, no tak jak w rzeczywistości, tak? Patrzymy na końcóweczkę i no w rzeczywistości jest o tyle lepiej, że jednak słuchajcie, o jest nasza przynęta. Jednak czujemy tą, tą, tą wędkę w ręku, trzymamy to. Jakiś, jakiś feeling, jakieś czucie jest tam, ale tutaj niestety nie. Biedne połowy dzisiaj, kurde, jeszcze raz na środek. No ta moja glizda sztuczna też za dobra nie jest ten robal, <noise> jak widać. Być może prędkość za dużo miałem. 16, 18, nie wiem, może na 12 zobaczymy teraz. Czekam chwileczkę, niech opadnie. No właśnie, nie ma tutaj teraz żadnego. Tak jak w poprzedniej części było, że, że, że możemy zajrzeć pod wodę. Tutaj tego nie widzę. Coś się znowu rzuca jakieś dźwięki, nie wiem, mam nadzieję, że będziecie to słyszeli. No wiesz, któraś chętna. Także kiedyś tą grę na pewno zobaczycie jeszcze umie gdzieś na streamie wieczornym. Jak gdzieś z chłopakami wybierzemy, wybierzemy się na jakieś połowy. Jeżeli już wyjdzie pełna wersja, no i ten multiplayer będzie fajnie właśnie działał, to to będziemy sobie czasami chillout taki robili, prawda? No bardzo bym chciał tą rybkę złowić, ale jakoś nie jest mi chyba dane albo po prostu nie potrafię. Raz mi się udało złowić, złowić na tą wędkę. <laughs> Przyznam szczerze, że raz mi się udało. Zacienki w uszach jestem jeszcze jestem, słuchajcie. Albo to wina sprzętu. Za dobry podobno właśnie on nie jest, tak jak gra nam na początku pisze. O, zobaczcie, jaka rybka tu jest A ja tak daleko zarzucam. Może tu coś teraz weźmie. Ile tych liści tutaj jest? Ej! Ale moim zdaniem bardzo fajnie to wygląda, bardzo ciekawie. Nie, tak to tak to nic nie złowimy. Okej, okay, moi drodzy, zbieram siateczkę. Łowienie polega tak jak w każdej innej grze. Dobra, łowiemy sobie pędeczki. Bierzemy siateczki. Jak ją teraz się tutaj. A tutaj po prostu, na strzałeczkę. No i dobra. I możemy iść kawał. Oj, i się wpierdzieliłem, Chciałem kawałek dalej. No ale jak widzicie, możemy pływać w tej grze. No i faktycznie troszeczkę oni to poprawili, bo. Stamina tak szybko już się nie zużywa. Więc nie musimy się bać, jak wpadniemy do wody. O. Dobra. Kawałek obejdziemy jezioro. Karaś srebrzysty ktoś złowił. Mamy drugi pomostek. Słuchajcie, w zasadzie w każdym miejscu możemy iść. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Taka płycizna. Możemy sobie podejść. No zaraz pewnie się wpierdzielimy i będziemy znowu pływali. Natomiast bied dookoła... O, teraz to już wolałbym przepłynąć, ale... Dobra. No, i jeszcze chyba stąd mogę łowić. Oczywiście, że tak. Na ten nasze. A już świeżutki chlebę. No to zobaczymy. Stojąc w wodzie po kolana. Możemy łowić. Także dobrze. Bardzo fajnie. Prędkość na maksa. Niech to będzie nasza ostatnia rybka. No, dobrej kolacji nie będzie. O, jest, 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 jest branie, jest branie, dawaj tu. No, taka pół kilo chociażby się zdała, ale siatki nie mam, więc muszę ją wypuścić. Krąpa mamy znowu 12,84 cm. Słuchajcie, no ale nie mam siatki, i nie mogę chyba rozłożyć. Nie wiem, co zrobiłem. No, wypuściłem rybę. O, popłynęła, zobaczcie. Jakiś lat zostawiła. No. To chyba ona, albo coś mi się nie... To ona, tak. No i tak, i zarobiłem. No to jestem zarobiony. <laughs> Za to punkty doświadczenia wpadły. Całe szczęście. Co tutaj mamy? Nie, to, te, to też nie ja, to też nie ja. Okej, okay. jak wygląda sprawa z namiotem? Zobaczymy. Szczerze mówiąc, jeszcze tym się nie bawiłem. Zobaczmy, gdzieś tutaj w kaszczach. Jakiś namiot, gdzieś on powinien być. A nie, nie, to tu, 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 o tu. Stojaki na wędkę, też żadnego nie mam. Zanęty, prace sonary, hmm. Nie, a jak kurde? To jest siatka. F1 pomoc, to też nie, nie wiem jak to kurde, F2 statystyki mamy. O! Ryby złapane 28, złapane ryby waga 5,68, o no, razem to już fajnie, ale fajne, fajne statystyki. Rekordy personalne, no <laughs> nie mam za dużych rekordów jak widzicie, ale też mało w to grałem. Okoń żółty nowy, o proszę. Eee, rankingi nie ma i licencje, o, czyli czyżby było coś jak w jednej już z gier, takie tego typu, że licencje na jeziora się kupuje? Całkiem możliwe. Ukleję Pospolita, kurde, na 5 gwiazdek, ładnie. Ok, ale pytanie jest jedno teraz. Zgłoś Nie. Pokaż, ukryj kursor. Hmm. O, skakać możemy też, fajnie. Ale jak rozłożyć namiot, tego nie wiem. Pod B, pod G, może gdzieś tutaj? Chyba tak, chyba gdzieś w którymś się robiło. Zobaczmy, sterowanie, ustawienia, sterowanie, pomoc: skok, bieg, kursor myszy, zarzucanie węlewy, prawy, 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 zacinanie ryby, zwiększanie prędkości, tak jest, to robimy koło wrotkiem, kółeczkiem myszy. Troszeczkę teraz ściszę tą muzykę, akcesoria, zwiększanie długości przeponu Home and ok. Podnieść użyj strzał z zanętowej. O, literka T, namiot. Latarka, literka F. E, I literka T, mamy namiot. O, jest, dobra. Ha, fajnie, szybko się rozkłada. Ok, jest i namiot. Więc słuchajcie, ja się zmęczyłem łowieniem. Nie wiem tylko, jak do niego wejść. O, tutaj jest coś było. Wejdź, proszę bardzo. Krótka drzemka, plus 1 godzinę. Zdrowy sen 8 godzin. Nie wiem, co to daje. Może coś będzie w tym. Eee, słuchajcie. Wiem, że twórcy zrobili tak, że teraz o wyłączeniu gry i włączeniu ponownie. Powiedzmy, mamy godzinę 12:20-16. Ta godzina zostanie. Ona się nie zmieni. O proszę. Wyjdź z namiotu. I składam. Eee, ta godzina się nie zmieni. Ale ja rozłożę ten namiot. Być może wtedy. Przy kolejnym odpaleniu gry ja przy nim zostanę. No bo nie widzę innej opcji. Nie mogę jakoś iść. Nie widzę innej opcji. Słuchajcie, jakoś, żeby tutaj zapisać tą grę. Więc zobaczymy, jak to będzie. Moi drodzy, gra zapowiada się całkiem fajnie, całkiem wesoła, ładna oprawa graficzna. Muszę przyznać, tu jakieś kaczuszki nam przepływają. Właśnie, jakieś łabątki, słuchajcie. Ptaszki świergolą, więc całkiem spoko może być. Co to będzie, jak to będzie, przekonamy się. Mam nadzieję, że już we wrześniu, e, gdzie wyjdzie pełna odsłona razem z trybem multiplayer. Także na pewno do tej gry wtedy jeszcze wrócimy, słuchajcie. No dobra, kochani, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło i nie ówcie za dużo, żeby dla mnie coś zostało. Na razie, cześć, siema.